Rozmowa dnia, a wspomnianym już gościem jest. Mariusz Błaszczak, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dzień dobry panie ministrze. I cyfryzacji jeszcze niedługo. Cyfryzacji jest osobne ministerstwo cyfryzacji. Ale podobno ma zniknąć. Podobno ma zniknąć i sprawy związane z cyfryzacją wrócą do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Pan tym wszystkim będzie kierował. To są różnego rodzaju dywagacje, spekulacje, decyzje żadne nie zostały podjęte. A decyzję w sprawie utworzenia nowego resortu, takiego, który miałby się zajmować przede wszystkim bezpieczeństwem państwa i nadzorować najważniejsze służby, o tym też się mówiło No już od dłuższego czasu, ale w ostatnich dniach powróciły spekulacje, że w ramach rekonstrukcji rządu taki resort miałby powstać. Póki co żadna decyzja nie zapadła. Żadna, dotycząca żadnego z ministrów? Yy, tak. Póki co żadna decyzja nie zapadła. Bo ja przypomnę, tydzień temu premier Beata Szydło mówiła, że Zmiany w rządzie będą i zostaną ogłoszone w ciągu kilkunastu dni. No to tak myślę, połowa już tych kilkunastu dni za nami. No ale to tylko połowa, albo aż połowa. A. Czyli, czyli jednak dostosował się nasz gość do światowego dnia o, o, oszczędności. Ja z chęcią powiem o sytuacji na przykład w województwie warmińsko-mazurskim. Właśnie rozmawiałem przed chwilą z komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej po nawałnicach. Wciąż jeszcze mamy do czynienia z sytuacją zagrożenia powodziowego, szczególnie wokół jeziora Drużno. Tam przez ostatnią noc pracowało stu strażaków Państwowej Straży Pożarnej. i 50 żołnierzy wojska polskiego uszczelniali wały przeciwpowodziowe. To jest właśnie zakres moich obowiązków, mojej odpowiedzialności w tych sprawach jestem do dyspozycji Pana. No, ale r. jest pan nie tylko ministrem od katastrof, od klęsk żywiołowych, jest pan także ministrem nadzorującym policję, jest pan także wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. To prawda. Więcej o polityce to prawda. przecież i o planowanych zmianach w rządzie powinien pan jednak coś tak myślę. Tak myślę wiedzieć, ale rozumiem, że na razie mówić pan o tym nie chce. A, bo do, do, do Orkanu jeszcze wrócimy, ale ciekawi mnie jeszcze rzecz taka. Przeczytałem przeczytałem dzisiaj w fakcie, że miało miejsce takie sekretne spotkanie prezesa Jarosława Kaczyńskiego i prezydenta Andrzeja Dudy. Była mowa o zmianach tych, o ustawach prezydenckich reformujących wymiar sprawiedliwości. Podobno, podobno żadnych postępów nie było i pojawiły się takie nieoficjalne informacje, że być może ta Reforma zostanie wstrzymana. Na przykład zostanie uchwalona tylko ustawa zmieniająca sytuację w Sądzie Najwyższym, a w krs już nie. Rozmawiałem z premierem Kaczyńskim na temat spotkania z prezydentem Dudą. Premier Kaczyński był dobrej myśli, jeżeli chodzi o kompromis w tej sprawie. A więc czekamy na rozstrzygnięcie. Wiele wskazuje na to, że do kompromisu dojdzie. I to dobrze, bo wymiar sprawiedliwości wymaga dogłębnej naprawy. Wczorajsza decyzja Krajowej Rady Sądownictwa o odrzuceniu ponad 200 kandydatów na stanowiska asesorów sądowych świadczy o tym, że ten problem narasta, że ten problem jest bardzo realny, bo teraz, kiedy państwo z KRS-u hurtowo odrzucili kandydatów. No, wszystkich, nie mają... wszystkich kandydatów przedstawionych przez minister sprawiedliwości na asesorów tak. 265 nazwisk było na tej liście, ale y, rzecznik Żurek mówi, że to dlatego, że po prostu nie były, y, y, nie były tam dotrzymane warunki formalne, które, no tak, które, tak. które powinny być. Oczywiście dać. trzeba się uśmiechnąć przy tym komentarzu. Y, ci państwo... Stracili twarz taką decyzją, bo udowadniają, że są zaangażowani w spór polityczny, a powinni stać ponad sporem politycznym, że są wręcz elementem sporu politycznego. Jak oni mogą mówić o staniu na straży konstytucji, przepisów, prawa? ta decyzja pokazuje, że o co innego w tym wszystkim chodzi. Chodzi o to, co ujęła jedna z pań w ten sposób, że to jest taka nadzwyczajna kasta. Tak, oni się zachowują jak kasta, która stoi ponad prawem. A co, rzucają rządowi wyzwanie w ten sposób? Ja pamiętam że chyba były premier Timoszewicz zauważył w jednym z wywiadów kilka tygodni temu, że sędziowie, gdyby chcieli utrudnić rządowi życie, to naprawdę y, mogą to zrobić na, na wiele sposobów. Myśli pan, że KRS tutaj rzu Rękawice wiceministrowi Ziobro? Oni utrudniają życie Polakom. Oni utrudniają życie w ten sposób, że wymiar sprawiedliwości jest bardzo negatywnie oceniany przez zwykłych Polaków ze względu na poczucie braku sprawiedliwości, ze względu na opieszałość, na przewlekłość procesów sądowych i to jest problem. To jest problem, który trzeba rozwiązać. Kto taki problem może rozwiązać? No oczywiście ten problem może rozwiązać parlament i rząd w demokratycznym kraju. Tak zawsze jest. No ale tu mamy do czynienia z próbą stawania właśnie ponad, ponad prawem, z próbą no, w uczestniczenia w sporze politycznym. No, dlaczego ponad prawem? Jeżeli rzecznik KRS mówi, że powinny być zaświadczenia o stanie zdrowia, nie ma. Powinny być zaświadczenia o tym, że tam sprawdzeni zostali przez odpowiednie służby kandydaci, nie ma. Powinno być to to wszystko w formie elektronicznej. Niepełna została wysłana ta dokumentacja, tak mówi. No to znaczy, że właśnie przestrzega w ten sposób no, przepisów, a nie stawia się ponad Oczywiście nie. jeszcze zaświadczenia o szczepieniu przeciwko ospie też powinny się znaleźć, prawda? No bo no jak tak można w ten sposób? Czyli nie ma zupełnie żadnej racji w tym, co, co mówi sędzia Żurek. No, no, sędzia sędzia Żurek... Pokazywał swoje racje na manifestacjach organizowanych przez totalną opozycję. Tam prezentował rzeczywiście. Ale to, swoje że jest racje. na jakiejś manifestacji, to nie znaczy od razu, że nie wie, jak czytać regulamin nadsyłania kandydatów na rzecz rzeczywiście, rzeczywiście, to jednego z drugim jednemu i drugiemu nie zaprzecza, ale dla mnie nie ulega żadnej wątpliwości, że mamy tu do czynienia ze sporem o charakterze politycznym i że ta niezwykła kasta właśnie w ten sposób w ten sposób postępuje. Kiedy została tym razem podjęta decyzja, mówię o tych o tym huraganie z ostatnich dni, o tym, żeby włączyć także wojsko do do pomocy strażakom. Zawsze jest to decyzja wojewody. Wczoraj taką decyzję podjął wojewoda 50 żołnierzy w nocy pomagało strażakom mówimy szczerze. o warmińsko-mazurskim w tym momencie. O województwie Warmińsko tam najgorsza tam jest, tam by była jest sytuacja? sytuacja najtrudniejsza tak tam jest sytuacja ona wciąż jeszcze jest trudna pogodowie przeciwpowodziowe wciąż obowiązuje chodzi o jezioro Drużno i o to, to wszystko co może wspominał się Wspominał pan o tym wydać. kilka minut temu a ilu jest poszkodowanych wiemy ile będzie trzeba wiemy ile było interwencji ile będzie trzeba pieniędzy by... Interwencji, tak, interwencji było ponad 10 tysięcy, mówię od niedzieli, licząc od niedzieli ponad 50 tysięcy strażaków brało udział w akcji. E, oczywiście mówię tu o strażakach z Państwowej Straży Pożarnej i drukach Ochotniczych straży pożarnych. To jeszcze raz chciałbym podziękować za ofiarność, zaangażowanie i profesjonalizm tej służby. E, a jakie są straty? O tym zdecydują komisje, które powołują wójtowie, burmistrzowie. Pieniądze z funduszu klęskowego są. Niestety doświadczenia z sierpnia tego roku z województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego pokazują, że mimo... Przekazania pieniędzy na konta samorządów. Wypłaty tych, tego wsparcia odbywają się, czy odbywały się, ale jeszcze wciąż odbywają się w sposób bardzo opieszały. Ale miało być szybciej, bo była zmiana przepisów, miało się uprościć tutaj uzyskiwanie tych funduszy. Problem leży w, na poziomie samorządu. Otóż samorząd, który zawsze szczyci się tym, że jest najbliżej mieszkańców, ma administrację, liczną administrację, dobrze opłacaną, bo wynagrodzenia w administracji samorządowej są wyższe niż wynagrodzenia w administracji rządowej, a mimo wszystko ten, ta, te wypłaty są dokonywane w sposób opieszały. Oczywiście nie mówię, nie generalizuję, bo różnie to bywa. W różnych miejscach, no ale niestety są też takie przypadki, że ten, ten proces przebiega bardzo, bardzo wolno. Ale jak rozumiem, poszkodowani w ostatnich dniach mogą korzystać z tej samej szybkiej ścieżki, tak. która została uchwalona po sierpniu. Tak, rzeczywiście. Zmieniłem również wytyczne ministra spraw wewnętrznych, bo one stanowią podstawę do udzielania pomocy. Zostały uproszczone procedury wyceny. Zostały także zwiększone kwoty wsparcia finansowego dla poszkodowanych. Pieniądze są, jeszcze raz to podkreślam. Zresztą budżet państwa ma się bardzo dobrze, nadwyżka budżetowa tegoroczna jest. Nie powinniśmy przypadkiem do czymś... po tych... Po Ważnym. nie Po tych doświadczeniach tegorocznych, jeszcze biorąc pod uwagę, że specjaliści od pogody mówią wprost, będzie więcej takich, takich, takich zjawisk. Nie powinniśmy na przykład, bo w tej chwili jeszcze wpływają projekty, jakichś poprawek do budżetu na przyszły rok, poważnie zwiększyć funduszu tego klęskowego właśnie. Fundusz klęskowy w przyszłym roku będzie wyższy. W tym roku wynosił miliard złotych. W przyszłym roku będzie wynosił miliard dwieście milionów złotych. Jesteśmy przygotowani. Pamiętajmy o tym, że Zawsze ten fundusz może być też w ciągu roku zwiększony. Problem oczywiście polega przede wszystkim na tym, że System wypłat nie jest sprawny, a to wszystko sprowadza się do roli samorządów. Samorządy są różne, są takie, które rzeczywiście się utożsamiają ze swoją rolą, no i są takie, które niestety działają w sposób bardzo piesza. I z ministrami w rządzie też jest tak, że jedni działają lepiej, inni działają gorzej. Nie chciał Pan na początku naszej rozmowy powiedzieć, czy wróci, wrócą, Wrócą kwestię cyfryzacji z Ministerstwa Cyfryzacji do, do, do pana resortu. Rozumiem, że nazwisk żadnych pan też ministrów do zrekonstruowania mi nie poda, ale to może chociaż, chociaż liczbę. Jeden, dwa, trzy. Ilu ministrów zostanie wymienionych przez premier Bazylejski? Mówiłem, że żadne decyzje jeszcze nie zostały podjęte, a tak jak często mówi o. Od... O tym pani premier Beata Szydło, rekonstrukcja jest przeprowadzana, a nie, a nie mówi się o niej, bo to, to jest właśnie sprawność działania. Na tym polega, żeby, żeby, żeby realizować podjęte decyzje, a nie o nich opowiadać. Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji, gość Sygnał Dnia w Radiu Wejdynskim. Dziękuję, panie ministrze. Bardzo dziękuję. Miłego dnia. 26 po 7. Była to rozmowa dnia.